Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem podsumowanie trzeciego dnia na nowym polskim serwerze S39. Zanim sobie tutaj przejdziemy do rankingu i do wszystkiego jak to wyglądało, to może na szybko podsumujemy sobie 3 dni serwerów innych oprócz naszego polskiego, czyli po prostu tych co tam wychodziły: niemiecki, czeski, węgierski i francuski. Zobaczymy jak tam poszły levele i jak tam generalnie te 3 dni eventu się udały. Nie porobiłem screeny wczoraj przed 12, żeby widzieć jak tam ten ranking top 31 powiedzmy wyglądał. Będę wam się pokazywać i tak na szybko sobie przelecimy. Zaczniemy może od serwera czeskiego. Jak sami widzicie, no są dwa berki, 132 level, 136, jest jakiś zabójca o dziwo, 106 poziom, więc też nieźle. Druidów jest mało, druidów, najwyższy poziom druida to z tego co widzę chyba 79, nie, jest 84 jakiś. No ale generalnie no jeżeli chodzi właśnie o druidów, to coś słabo na tym serwerze. Jakoś chyba nie są fanami tam nowych klas i raczej wybierają starego berka. No i ten zabójca mnie ciekawi, bo raczej nikt tym zabójcą aż tak bardzo nie gra, a tutaj się trafił jakiś kolega, który właśnie tym zabójcą wbił ponad 100 level, więc naprawdę ładnie. W trzeci dzień tak ponad 105 to jest bardzo fajna opcja, bo jeżeli nam zostanie awki, to jeszcze możemy kibel już dostać w trzeci dzień. No i oprócz tego mamy już arenę, możemy już ją zacząć rozwijać, więc to jest jak najbardziej spoko. Kolejna sprawa. To tak naprawdę, no co widzę, jakiś wojowników 62 level, 60, no ale generalnie tak się prezentuje topka serwera czeskiego. Teraz może sobie przejdziemy na węgierski. I tak, węgierski serwer Pikachu standardowo 161 level druid, najwyższy na serwerze, bardzo ładnie, no jak na 3 dni to jest spoko wynik. Oczywiście zaraz tu przejdziemy do Turora, bo wiadomo, że on tam te wszelkie rekordy no to pobija. Także to w ogóle nie ma o czym mówić. No ale jak na węgierski serwer, no to tak jak mówię, to jest bardzo ładny wynik. Oprócz tego jest jeszcze Berserk 127 level. No i 93 widzę jakiś tutaj Berserk tak samo. I co więcej, chyba tyle z takich, 83 też jakiś Berserk. No też nie widzę tutaj druid 65, ja to mam na drugim monitorze i tak sprawdzam kątem oka. No ale tak, no te levele raczej takie nie za wysokie, tutaj 93, 83, no i te dwa pierwsze topowe, czyli Berserk i Druid, więc tak to wygląda. Widzę, że tutaj w ogóle mają chyba, bo to jest ta Gildia Vendetta, to jest chyba z W41 bodajże Gildia, więc oni sobie chyba ekipkę zebrali właśnie na ten nowy krajowy serwer, no ale generalnie tak to wygląda. Dobra, kolejny serwer, powiedzmy, że to będzie na przykład francuski. No i na francuskim serwerze jest Berserk, 210 poziom, więc no bardzo wysoki, tak naprawdę prawie dogonił Turora, bo Turor wbił 212 bodajże. Zaraz screena stopki właśnie przed 12 wam pokażę. W każdym bądź razie Turor wbił chyba 212, więc ten Berserk prawie go dogonił, no ale mu tam nie wyszło. No i zdeklasował tak naprawdę wszystkich innych przeciwników, no bo tutaj z tego co widzę tylko dwóch ma taki większy poziom, czyli Beldin i Darko, czyli dwa Berserki, 95 i 4 level. No tu jakiś łowca demonów 77, dwóch paladynów tu widzę, jeszcze jest Ice Cream, też Berserk 93, no ale generalnie reszta to tak około 60 levele, więc też 60, 70, także też nie ma tam jakiegoś dużego szału powiedzmy. Dobra, no i ostatni niemiecki chyba mimo wszystko najmocniejszy serwer, bo jest taka najwyższa średnia, to ja już mówiłem pod koniec drugiego dnia, że jest taka najwyższa średnia tych leveli. I jak to tu wygląda, no ale żaden nie ma takiego wysokiego. Widzę, że jest jakiś CR7 Berserk, 163 poziom. No i jest sporo takich ponad setnych, 121, 122, 109, 107, także trochę tego jest. Druid ma najwyższy chyba 109 z tego co widzę, Zerafim, tutaj Jack Daniels też. Także Polterra dobił 96, czyli w zasadzie z tego co widzę dwa więcej od nas, więc nieźle. No i w sumie nie wiem czemu nie dobił większego, chyba że awki nie miał czy coś, no bo od 95 jest kluczyk z misji, więc jakby tam tych paru przeciwników padnie praktycznie za darmo. Także no tak to wygląda jeżeli chodzi o serwer niemiecki. No tak jak mówię, no zobaczcie, że tutaj prawie całe top 30 to są 80 levele przynajmniej, więc no taka średnia levela jest najwyższa. I ostatni serwer, czyli nasz polski,
jak to tutaj wyglądało wczoraj przed 12. No Turor 212 level, Hakuna Matata 165, Conor McGregor też ładnie poleciał, 124 poziom. Kto tutaj jest? Zebo wbił 95, Kierao wbił 93, no i nam się udało wbić 94. Miałem zakończyć na 90, taki był plan, ale po prostu padł mi tutaj Magdarmów.com, który był w tym strumieniu lawy, no i potem było tam chyba dwóch wojowników, czy tam jakiś zwiadowca wojownik, no i oni padli praktycznie za darmo i teraz mamy tego tutaj, teraz mam wartę akurat, ale to jest boss, coś tam z lawą, ten taki wojownik bardzo, bardzo mocny, no i z nim już wczoraj było ciężko, więc nawet nie było co go próbować, zobaczymy jak to pójdzie dzisiaj. No dzisiaj chciałbym na pewno dobić arenkę, ale czy mi się to uda, nie jestem pewien. Zobaczcie, że bardzo fajna rózga mi wypadła po rolu w nocy, czyli po tym automatycznym. Także wygląda to dosyć nieźle. No i wracając do tego rankingu, no to co? No raczej nie ma co tutaj się zastanawiać. No jeszcze przejdziemy sobie do podsumowania tego challenge'u z Zakrewle, bo to też jest dosyć ciekawa sprawa. Ale to jeszcze do wszystkiego po kolei. No ranking, jak sobie chcecie jakiś samemu prześledzić dokładnie, to sobie możecie film zatrzymać. Wbiliśmy pety, czyli to co jakby mieliśmy na wczoraj cel. Na wczoraj, bo ja to nagrywam w poniedziałek, ale trzeciego dnia mieliśmy cel pety. No wbiliśmy pety plus jeszcze prawie 20 leveli, więc no nie jest źle. Pety mieliśmy jako trzecia osoba na serwerze. Także spoko. Nie pamiętam ile zrobiłem w ten wczoraj, zrobiłem chyba 3-2 albo 4-1, coś takiego. W każdym razie miał jeszcze Turor i Hakuna i musieliśmy się bić między sobą w tych petach, no bo nikt inny nie miał. Tam w ogóle jak jest mało osób na serwerze z petami, to jakieś błędy wyskakują i tak dalej, także słabo to działa. Aż nie chcę pomyśleć, co miał taki Turor, który... Są jakieś plotki, że on chyba z botami musiał walczyć, ale no mówię, nie chcę wiedzieć co on tam miał, bo ja musiałem grę resetować, bo mi jakieś błędy wywalały, mimo że były właśnie 3 osoby z petami. A jak on był sam, no to wiadomo jak to mogło być. Dobra, no i teraz co tutaj dalej? Pupile, tak jak mówię, no jako trzeci na serwerze. Dzisiaj mi dobrało wszystkich, którzy mieli pierwszy level. Zresztą sami widzicie, teraz też jest pierwszy level. Także dzisiaj zrobiłem 5-0, więc dosyć fajnie. No petki mam już praktycznie wszystkie, które trzeba karmić. Nie mam niestety tylko ponika. Jak tutaj mi się warta skończy, to będę tego ponika szukał, bo wczoraj miałem pecha, no i nie udało się. No i jeszcze będę musiał tutaj dwa pety, czyli tego płomiołaza i żeluzę sobie złapać po 18, czyli po prostu wieczorkiem. Co więcej, tutaj, my tą dzyńką w ogóle możemy już tutaj pokonać tego, nawet nie zwróciłem uwagi, zobaczcie, zawsze to trochę expa dostaniemy. I co my jeszcze tutaj możemy? Tutaj jest szósty level, tu jest szósty, tu jest trzeci, no ale tego ponika nawet nie mamy, jedzonek. Tutaj jest szósty i tutaj jest piąty, okej, no to tym kroksem też możemy pokonać, zobaczcie, że w ogóle o tym zapomniałem, zawsze to trochę expa, szybciej wbijemy zawki 95, dzięki czemu szybciej zdobędziemy klucz i coś będziemy mogli pokminić. No i teraz mamy tutaj szósty na szósty, to jest co prawda wojownik. No i czy udało się go, zobaczcie, 77 HP, może on by był do zrobienia, 203 HP, dobra, udało się, no bo to jest zwiad na wojownika, to warto było troszeczkę poklikać. No i zobaczcie, że bardzo, prawie cały level wbiliśmy z tych walk, więc teraz niewiele nam potrzeba, żeby wbić zawki. Także no, tak jeżeli chodzi o pety. Co tutaj więcej, w twierdzy już zaczynają nam dawać surowce, więc już zaczyna się opłacać te ataki robić. Tutaj akurat nic ciekawego, ale generalnie już są osoby, które dają po 4000 drewna, 2000 kamienia i tak dalej, więc powoli te ataczki sobie robimy. Ja tutaj twierdzę już buduję na 9, będę chciał w miarę zraszować 10 i potem sobie klepać surowce, żeby tą kopalnię mieć na 10, żeby jakby te surowce mnie nie ograniczały, jak już zamknę te pierwsze 9 lochów i sobie będę mógł wykopać serce do podziemia. Także tak to wygląda. Kwatery na razie zostałem na 7. Może tam jakoś w wolnym czasie podbiję na 8, ale na razie, tak jak mówię, nie chcę tych surowców jak najwięcej odłożyć, właśnie surowców właśnie na tą kopalnię klejnotów, żeby ją tutaj wbić na dyszkę, jak już tą twierdzę polecę na dyszkę. I co więcej, no tak jak mówię, no dzień zakończyliśmy z 94 poziomem, czyli tak jak było na początku odcinka. Zakreble 77 poziom, ale do tego zaraz przejdę. Tylko właśnie myślę, czy tutaj wszystko powiedziałem, to co chciałem tak naprawdę, ale wydaje mi się, że tak, to możemy już nakarmić. Także będzie spoko. Tutaj tą dzyńką jutro sobie ją pokonamy, bo już będę ją miał na 8 poziomie. No fajnie, bo mi cytrynki wyleciały z kalendarza, 5 cytrynek, więc to jest zawsze na plus. Dobra, no i co? No i tak w sumie myślę, czy coś tutaj więcej. Jak widzicie, epiki już mam powoli odłożone do kibla, żeby były, bo ten kibel raczej dzisiaj zdobędziemy, taki mam plan.
No i bardzo liczę, że tą tego arenę menedżera sobie odblokuje, więc no tak jak mówię, no 105 level na dzisiaj, może się uda, może nie, zobaczymy. Co tutaj więcej? No i tyle. I chyba teraz, jeżeli chodzi o challenge za kreble, czyli takie podsumowanie tego challenge'u, no to wygraliśmy. Mieliśmy na koniec wczorajszego dnia, ja miałem 94 level, on miał 77, no niestety nie udało mu się. Dużo osób pisało, że gdyby nie to ten fail z kopalnią, no to by się udało mnie przegonić. No możliwe, tylko wiecie, no ja tam chwilę tego streamka oglądałem, też tam od nas z gildii ludzie oglądali, no i raczej no tak to wyglądało, że tam dużo osób mu strasznie pomagało na tym streamie. To jest fajne, bo to jest, wiecie, interakcja z widzami, tam było chyba 700 osób u niego na tym streamku, jak on to gonił, no i dużo osób mu pomagało, tam go prowadziło, wiecie, za rączkę, nazwijmy to. Oprócz tego widziałem, że tam jakiś donator był, który mu chyba 600 zł na grzyby przelał, no i on te 600 zł wydał, czyli tak naprawdę no wydał chyba 1000 grzybów więcej od nas, od samego początku do teraz, bo my mieliśmy łącznie, on miał chyba 7500, coś w tym stylu mniej więcej, a my mieliśmy łącznie 6500, tak mniej więcej oczywiście, więc no jakby on tych grzybów wydał więcej, no i został na 77 poziomie. Tak więc no słabo mi się wydaje, bo z tego co wiem, chyba 1500 grzybów wydał, żeby pokonać trzech przeciwników w lochach czy coś w tym stylu. No to na ten, to tak nie działa, to jakby trzeba sobie po prostu zmienić ekwipunek i ci przeciwnicy na tym etapie o wiele taniej padają, jeżeli po prostu mamy odpowiedni tutaj balans między tam statystykami i tak dalej. Więc no tak to wygląda. Wykopaliśmy świętego Grala, więc już tutaj nam zaczynają migać przedmioty, także będzie łatwiej ten klaser uzupełnić, bo w ogóle jak mi się skończy warta, to przede wszystkim muszę troszeczkę klaserka podbić, tak parę procent, nie będziemy tam jakoś nie wiadomo ile, ale zawsze coś. No i co tutaj więcej, lożki mi się standardowo nie zapisywały niestety, nie wiem dlaczego. Z tego co wiem, wiele osób ma ten problem, że po prostu nawet jak kliknąłem jeden raz dosłownie, tutaj jak toksyczne drzewo odblokowałem, kliknąłem pierwszego przeciwnika po prostu raz, taki był klik, żeby właśnie go zapisać, bo taki błąd się zdarza, jak po prostu spamujemy ten enter, a tutaj wiedziałem, że pokonam pierwszego bez problemów, no to kliknąłem, a i tak mi się nie zapisywało. Oczywiście jest na to metoda, o której ja sam mówiłem, można zaatakować kogoś tutaj w sali chwały, zapisać walkę i wtedy ta walka, która nam się nie zapisała, się zapisze. No ale ja, tak jak mówiłem, nie miałem za dużo czasu wczoraj, nie miałem za dużo czasu w sobotę, więc raczej tak można powiedzieć, że na szybko tą postać ogarniałem, więc nawet o tym nie myślałem. Także no niestety zapisały mi się tylko kilka walk, także mogę wam je pokazać. Tu raczej nic ciekawego takiego aż bardzo nie było, no ale trudno. No i co więcej, jeszcze tam jakieś osiągnięcia wleciały, to wam zaraz pokażę, no i tak naprawdę tyle, święty Graal wleciał i tak dalej, więc na dzisiaj jest cel 105 level i arenka, zobaczymy czy się to uda. Podsumowanko może jakieś jutro, tego czwartego dnia jeszcze wleci, zobaczymy. Oprócz tego planuję nagrać poradnik do twierdzy, może nawet dzisiaj się za to zabiorę, miałem to nagrać w sobotę, no ale niestety nie wyszło. Bo wiem, że wielu osobom jednak w sobotę by się bardziej przydało, bo po prostu tą twierdzę już zaczynały budować i tam jakby to jest w ogóle boss swoją drogą, więc wtedy by im się przydało, no ale może teraz coś tam, jeżeli coś źle zrobiły, to sobie sprostują dzięki temu. Oprócz tego generalnie mam bardzo, ale to jest jeszcze w ogóle konkurs do jutra. Jutro jest rozstrzygnięcie konkursu, to w sumie powinienem powiedzieć na początku, ale jest rozstrzygnięcie konkursu, jutro planuję nagrać jakoś też z rana, więc jeszcze do jutra można się zgłaszać. Ten konkurs zrobił bardzo mało wyświetleń, nie wiem w sumie czemu, bo jednak te filmy robią po 9000, a tamten zrobił chyba 3, także wygląda na to, że nikt nie chce wygrać grzybków, no ale jakby co, to konkurs jest, można tam sobie obejrzeć ten film i się zgłaszać, tam na pewno go na kanale znajdziecie. I co tutaj, o, tu ten żywiołak, no właśnie padł za darmową próbę i dzięki temu mogliśmy sobie jeszcze tych dwóch chyba przeciwników pokonać, bo jednak mimo wszystko... No tu akurat masę wojownika. A, jakie jeszcze moje odczucia, jeżeli chodzi właśnie o tego druida? No jest przyjemny, tylko że jest po prostu przyjemny na tyle, na ile jest przyjemny zwiadowca, bo zwiadowcom też te lożki idą dosyć fajnie. No w masce wojownika powiem wam, że wcale ci magowie tak lepiej nie idą, jeżeli jakby się mogło wydawać. Powiem wam, że tutaj na tych wcześniejszych etapach to częściej zabijałem magów właśnie jako zwiadowca, aniżeli jako wojownik. Także no wcale to nie jest takie bardzo ułatwienie, więc no po raz kolejny
Czy jest lepszy od Łowcy Demonów? Nie wiem. W sumie możliwe, że może być delikatnie lepszy od Łowcy Demonów, jeżeli chodzi o lochy, ale jednak no Berserk z tymi magami, przez to, że tych magów tak pokonuje, jak pokonuje, no to mimo wszystko z nimi wygrywa, jakby nie było. Więc tak to wygląda. Dobra, te wam pokazałem. Lożki, także już możemy to sobie odznaczyć. No i co, jeszcze na szybko, wczoraj robiłem wszystko na klasyce 60%. No i co, obieży świat wleciał mi już bodajże w sobotę i to z pierwszego paska, przypadkiem, bo go nie robiłem. Co tutaj jeszcze, ogrywacza, no to wiedzieliście, to wszystko wiedzieliście, co my tutaj dalej mamy. Górnika zdobyliśmy, no to wiadomo, wydobądź 100 rzeczy z kopalni. Wielkiego darczyńcę, to jak tam zrobiliśmy jakieś wyższe ulepy, to nam skoczył. Co tutaj jeszcze jest tak naprawdę, co zrobiliśmy? Teraz się staramy zrobić te ataki, to osiągnięcie, żeby tam 100 najazdów na twierdzę zrobić. Wypas pupili byłoby fajnie zrobić, no ale to trzeba się tam jakoś ogarnąć, żeby to właśnie zrobić. Jubiler, wyposaż wszystkie przedmioty na postaci w klejnoty. Legendarny konserwatysta, czyli całą postać w artefakty. Znajdź gniazdo pupili, no to wiadomo, że nam wpadło. I co my tutaj mamy więcej? Nikt nam wpadł, to tam jakoś bodajże już w sobotę jak jakiś klejnot wykopałem. No i chyba tyle, i znajdź święty Graal. Tylko ja bym chciał jeszcze zobaczyć, ile my mamy, gdzie tu jest to osiągnięcie o najazdach na twierdzę. Czy my to już mamy zrobione, bo wątpię. Tu w ogóle strasznie zepsułem. Strasznie zepsułem, że sobie nie zostawiłem broni z pierwszego poziomu, bo niestety nie mogę teraz zrobić tego osiągnięcia tak łatwo, jakbym mógł, żeby ulepszyć ją 10-krotnie, bo pamiętamy, że broń z pierwszego poziomu można ulepszyć na razy 20 za darmo i wtedy wlatuje to osiągnięcie. No ja niestety w pierwszy dzień nie pomyślałem i totalnie o tym zapomniałem. O, tu jest. 86 na 100, no to dzisiaj nam pewnie wpadnie właśnie ten najeźdźca. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie trzeciego dnia. Jutro wam jeszcze może nagram podsumowanie czwartego. Mam jeszcze w ogóle w planach nagrać wojownika, bo go przebrałem, tylko trzeba lochy poklikać. Jeszcze chcę rozrobić podsumowanie berserka, bo wczoraj minął rok, od kiedy gramy już na tym berserku. Tak jak mówię, ten poradnik do twierdzy, no i z tego tutaj druida też wiadomo, że trzeba będzie regularnie nagrywać. Już wam się będę starał te lochy zapisywać, żeby było co oglądać, no bo jednak wiem, że to jest ciekawe nawet dla innych osób, które sobie mogą porównać statystyki i tak dalej. Także już nawet jak będzie ten błąd, to się będę starał to po prostu zapisywać. To by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć.